Kiedy Mieczysław Fok śpiewał: bo srebro i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być, dodawał jeszcze potrzebę bycia zakochanym i kochanym. Kiedy jednym uchem wpada ten pełen witalnych, radosnych dźwięków utwór, za chwilę do drugiego płynie zmysłowy śpiew Marilyn Monroe, przekonującej, że najlepszymi przyjaciółmi kobiety są diamenty. Jak więc jest naprawdę? Jak świat biżuterii i jubilerskich wyrobów wyglądał w historii? Jakie były upodobania i wybory, poczynając od starożytnego Egiptu? Sprawdźmy na podstawie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Nazywam się Wioletta Cicha. Zapraszam na kolejną odsłonę cyklu Czas na sztukę. Starożytni Egipcjanie używali drobnych przedmiotów zdobiących ciało, strój. Biżuterię nosili zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Specjalne wyroby o charakterze religijnym przygotowywano dla zmarłych. Popularnymi formami biżuterii były naszyjniki, bransolety. Wykonywano je z fajansu, z kamieni, ze złota. Jakość, ilość użytego kruszcu zależna była oczywiście od statusu, od możliwości finansowych. Różne motywy, wzory służyły głównie jako amulety. Ich moc jednak nie była związana z rodzajem użytego materiału. Jednym z przykładów staroegipskiej biżuterii jest niebieski naszyjnik składający się z 6 sznurów rurkowatych koralików podzielonych na 8 odcinków kulkami ze szkła i fajansu. Głównymi elementami są 2 amulety zawieszone na dole i górze naszyjnika. To oko Horusa, Udżat, wykonane z niebieskiego fajansu techniką odciskania z formy. Wierzono, że ten amulet ma moc odwracania wszelkiego zła, zarówno w zaświatach, jak i w świecie doczesnym. W okresie Starego Państwa oko Udżat było jednym z najważniejszych symboli odrodzenia i powracania do zdrowia. Mocny i zdrowy. Tak tłumaczy się ten termin. Wiąże się z mitem o walce bogów Horusa z Setem. Lewe oko Horusa, rozdzielone na kawałki, w cudowny sposób zrosło się. Ten, kto nosił amulet oka Udżat, zapewniał sobie szybki powrót do zdrowia. Sądząc po popularności tego motywu, amulet mógł towarzyszyć na każdym etapie życia i w zaświatach, bo zapewniał też ochronę przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Drugi z amuletów to skarabeusz, będący symbolem wędrów i słońca po niebie, znakiem odrodzenia. Kto był właścicielem naszyjnika przez te długie wieki? Czy rzeczywiście zapewniał długie i szczęśliwe życie? Ale to zagadka nie do rozwiązania. Tym bardziej, że fajansowe paciorki mają około 2500 lat, zaś szklane koraliki są dużo późniejsze. Być może to nawet wyrób wenecki pochodzący z XVIII wieku. Najstarszymi elementami naszyjnika są talizmany. Oko Udżat, wykonane z niebieskiego fajansu z czarnymi detalami, pochodzi z lat około 1069-664 przed naszą erą, z trzeciego okresu przejściowego. Wykonany ze statytu skarabeusz jest w tym zestawie najstarszy, ma ponad 3500 lat. Ważnym etapem rozwoju sztuki jubilerskiej było odkrycie sposobu obróbki metali. Z biegiem czasu te techniki stawały się coraz bardziej wyrafinowane, a dekoracja coraz bardziej skomplikowana. Para zawieszanych kolczyków jest zdobiona owalnym kamieniem w brązowo-czerwonym kolorze. Oczka oprawione są w złote palmety. To dekoracyjny motyw stylizowany na symetryczne, wachlarzowo rozłożone liście palmy. Ornament wywodzi się jeszcze ze starożytnego Egiptu, ale najbardziej jest kojarzony z antyczną Grecją, z architektoniczną dekoracją czy malowaną na ceramice. Kolczyki zostały wykonane w III-II wieku przed naszą erą na terenie Grecji. Palmety wykonano techniką odlewu. Innowacje w biżuterii greckiej sięgają czasów Filipa II Macedońskiego, ojca Aleksandra Wielkiego, ale dopiero podbój Imperium Perskiego spowodował pojawienie się ogromnych ilości złota, a bogacące się społeczeństwo poszukiwało luksusowych przedmiotów, zwłaszcza złotej biżuterii. Oferta była imponująca. Różnorodne opaski na ramię, na uda, bransoletki, pierścionki, szpilki, brosze, naszyjniki, wisiorki, kolczyki, wieńce, diademy i inne ozdoby włosów. Biżuterię często produkowano w kompletach. Być może kolczyki były częścią takiego kompletu. W użyciu były różnorodne kamienie, szmaragdy, granaty, perły, karneol, agaty, chalcedony, kryształ górski. Chętnie stosowano emaliowane inkrustacje. Biżuterię przekazywano jako rodzinne pamiątki z pokolenia na pokolenie. Składano też bogom w ofierze.
ale zdarzało się, że biżuterię wykonywano specjalnie do pochówku. Zarówno w starożytnej Grecji, jak i Rzymie w biżuterii pojawiały się wyobrażenia bogów. Pierścionek z rzymskiego warsztatu wykonany około I-II wieku naszej ery zdobi oczko z wyobrażeniem Wiktorii niosącej wieniec, kogo uhonorowała bogini, czyje skronie miał zdobić wieniec zwycięstwa, a może był to podarunek mający zapewnić triumfalne zakończenie przedsięwziętych działań. Gemma, czyli kamień zdobiony miniaturowym reliefem, stosowany był już w Mezopotamii, w starożytnym Egipcie. Największą popularność gemmy zyskały w świecie hellenistycznym i rzymskim. Doskonałość warsztatową osiągnięto w wypukło rzeźbionych kamieniach nazywanych kameami. Szczególnie popularne stały się przedstawienia portretowe zdobiące biżuterię i w późniejszych latach, szczególnie w okresach powrotu do sztuki antycznej. Średniowieczna biżuteria nie pozostawiała wątpliwości co do zasobności sakiewki i statusu społecznego właściciela. W niższych warstwach społecznych noszono nieszlachetne metale, takie jak cyna, miedź. Magiczną moc, ochronę miały zapewniać tajemne znaki i napisy. Uważano, że poszczególne rodzaje kamienia stanowić mogą antidotum na różnego rodzaju dolegliwości. Najwyżej jednak ceniono biżuterię wykonaną ze złota i szlachetnych kamieni. W projektach renesansowych przejawiało się zainteresowanie światem klasycznym. Ulepszono też obróbkę kamieni szlachetnych. Były już nie tylko polerowane, ale też dokładnie cięte, szlifowane płasko lub w kształcie piramidki. Szlify nadawały blasku i wartości. Drogimi kamieniami aplikowano suknie, nakrycia głowy, noszono łańcuchy, wisiory. Na palce wkładano kilka pierścieni. Zdobień najwyższej próby wymagał królewski splendor. Portret Barbary Radziwiłłówny jest jednym spośród 165 wizerunków tego rodu namalowanych na zamówienie w latach 1733-1737. Ukochana żona króla Zygmunta Augusta została ukoronowana w 1550 roku w Krakowie. Być może ten jej portret wykonano na podstawie nieznanego współcześnie wizerunku koronacyjnego Barbary. Królowa została przedstawiona do pasa w owalnym obramieniu laurowego wieńca. U dołu widać łacińską inskrypcję Barbara, córka Jerzego Radziwiłła, kasztelana wileńskiego z Barbary Wolskiej, wdowa po Stanisławie Gasztołdzie, wojewodzie trockim, małżonka Zygmunta Augusta, króla Polski. Koronowana na królową Polski w Krakowie 1550, zmarła 1551. Barbara ma zawieszone 4 złote łańcuchy o grubych, prosto łączonych ogniwach. 2 górne zdobią pokaźne wisiory. Ten umieszczony najwyżej zdobią kamienie szlachetne i okazała perła. Zdobiony perłami czepiec okalający szyję i dekolt stał się znakiem rozpoznawczym Barbary Radziwiłłówny. Perły były jej ukochanym klejnotem. Nic dziwnego, że w panieńskim spisie znalazły się liczne stroje i biżuteria zdobiona perłami. Zakochany małżonek nie szczędził starań i finansów, żeby tę kolekcję powiększyć. Na rynku holenderskim zamawiał najwspanialsze okazy pereł przywożonych z Indii. Po śmierci Barbary Radziwiłłówny jej bogate stroje złożone zostały na zamku w Tykocinie. Rozprawiły się niestety z nimi gryzonie, a wspaniałe perły zaginęły. Dwugłowy orzeł, trzymający w szponach 2 perły, wieńczy złoty wisior w kształcie krzyża. Ozdoba jest naprawdę okazała, mierzy blisko 9 cm. Lśni złotym blaskiem, mieni się kolorami szlachetnych kamieni, szmaragdów, rubinów. Dekoracje wypełniają błękitne i zielone emalie. Przeładowanie ornamentów, kolorów znamionuje barokową stylistykę. Wisior powstał w drugiej połowie XVII wieku. Biżuterię o dewocyjnym charakterze nosili wówczas zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Dwugłowy orzeł wzmacniał przesłanie powagi, potęgi. Miniatura z 1647 roku została namalowana farbami olejnymi na blasze. Przedstawia Władysława IV z orderem Złotego Runa i Lokiem Miłości. Biały kołnierz zdobi koronka. Król podążał za francuską modą, która wymagała od mężczyzn noszenia biżuterii. Dość szczególnym przykładem był lok miłości, zwany też faworem. Noszony na lewym ramieniu po stronie serca, był deklaracją więzów uczuciowych. Pukiel królewskich włosów zdobi czarna kokardka ze złotą zawieszką wypełnioną brylantami. W jednym z rejestrów króla zapisano 14 faworów tego rodzaju.
Rzeczywiście zagadkowe są sercowe zobowiązania Władysława IV. Sama forma miłosnych więzów sięga rycerskich tradycji, a jeszcze starszy jest motyw warkocza czy wyodrobnionego pukla włosów. Order Złotego Runa był prestiżowym odznaczeniem habsburskiego dworu. Władysław IV otrzymał to wyróżnienie od króla Hiszpanii Filipa III. Nosił go zgodnie z wymogami na złotym łańcuchu o średniej długości. Światowy handel dostarczał szlachetnych kamieni, pereł w szerokim wyborze. Techniki cięcia zwiększały blask klejnotów. Biżuteria noszona w wielkich ilościach przybierała wyszukane kształty z popularnym motywem kokardki włącznie, a osiągała też całkiem spore rozmiary. Przetrwały listy ze skarbców królewskich, ale same obiekty często znikały, zastawiane na potrzeby chociażby toczonych w XVII wieku wojen. Portret Franciszka Salezego Potockiego jest XIX-wieczną kopią wizerunku malowanego przez królewskiego malarza Marcello Baciarellego. Jeden z najbogatszych magnatów, właściciel ogromnych dóbr na Ukrainie, Franciszek Salezy znany jest też z obrazu Jana Matejki Rejtan. Głośnym i szeroko komentowanym było uprowadzenie i śmierć jego synowej Gertrudy Komornickiej. Franciszek Salezy Potocki nie akceptował małżeństwa swojego syna. Nic więc dziwnego, że właśnie w nim upatrywano sprawcę dramatycznych wydarzeń. Stanisław Szczęsny Potocki ponoć do śmierci wspominał piękną, ukochaną Gertrudę. Spośród pamiątek, które przekazał rodzinie żony, był naszyjnik złożony z trzech sznurów niewielkich pereł spiętych zameczkiem zdobionym brylancikami. Ponoć ta biżuteria przynosiła ogromnego pecha, a często i przedwczesną śmierć. Dopiero zmówiona nad klejnotem modlitwa przeciw złym kamieniom i odprawione egzorcyzmy zdjęły zły urok z klejnotu. Wróćmy jednak do portretu Franciszka Salezego Potockiego i biżuterii noszonej przez mężczyzn w XVIII wieku. Ujęty do połowy Franciszek ubrany jest w purpurowy kontusz, galowy strój kawalerów Orła Białego. Przez jego lewe ramię przełożona jest niebieska szeroka wstęga, na której skrzyżowanych końcach zawieszony jest order. Żupan spina pod szyją brosza w kształcie rozetki zdobiona perełkami. Zwróćmy jeszcze uwagę na poły kontusza. Wysuwa się zza nich fragment innego ukrywanego orderu. To odznaczenie Imperium Rosyjskiego, order Świętego Andrzeja. Lewa dłoń Franciszka Salezego spoczywa na rękojeści szabli. Głowica i trzon są bogato zdobione. Małe miecze, noszone u boku, były częścią męskiej biżuterii, często majstersztykiem sztuki złotniczej i jubilerskiej. Jeszcze w XVIII wieku ich kunsztowne złote i srebrne rękojeści oprawiano drogocennymi kamieniami i drobną emalią. Często wręczano je jako nagrody za wybitną służbę wojskową i morską. Mężczyźni noszący strój polski, czyli żupan i kontusz, wydawali spory majątek nie tylko na cenne tkaniny, ale też na kosztowne guzy, biżuternię pełniącą funkcję użytkową. Większe guzy mają średnicę ponad 3 cm, a mniejsze 2,5 cm. Ich forma jest odlana w srebrze, cyzelowana i złocona. Ornament układa się w charakterystyczne dla rokoka rokaje. Guzy są kameryzowane, czyli wysadzane szlachetnymi kamieniami, rubinami i diamentami. Józef Simler to malarz scen historycznych i wzięty portrecista. Julię Bock przedstawił w naturalnej wysokości w pełnej postaci. Kobieta delikatnie zwraca się w stronę widza. Tło jest ciemne, z kanalowaną kolumną po prawej stronie. Po lewej stronie stoi fotel tapicerowany ciemnoczerwoną tkaniną. Na nim odłożone jest brązowe futro. Kobieta ubrana jest w suknię z czarnej błyszczącej tkaniny zdobioną białą koronką. Julia należała do środowiska zamożnego warszawskiego mieszczaństwa. W czasie powstania styczniowego należała do nielegalnej organizacji kobiecej. Jej strój to przykład kobiecej mody z okresu żałoby narodowej ogłoszonej w 1861 roku. Julia nosi bardzo charakterystyczną dla tego czasu biżuterię. Na prawym nadgarstku ma bransoletę o czarnych, mocnych, prostych ogniwach łańcucha, jakim skuwano kajdany ze słańców. To symbol zniewolonej Polski i losu wielu Polaków czasu zaborów.
Na serdecznym palcu lewej ręki nosi obrączkę z wygrawerowaną datą 1861, upamiętniającą ofiarę warszawskiej manifestacji. Biżuteria żałobna była wytwarzana z tanich, czarnych, szarych materiałów, stali, żeliwa, hebanu, onyksu, lawy wulkanicznej. Wartość tych klejnotów była oparta na patriotycznej symbolice. Henryk Rodochowski był cenionym w Paryżu artystą. Uchodził za najwybitniejszego polskiego portrecistę. Jeden z najbardziej znanych malowanych przez niego portretów przedstawia Leonie Blidorn pasierbicę Rodochowskiego. Tak jak lubił, namalował postać naturalnej wielkości, ujętą do kolan na neutralnym, ciemnym tle. Artysta uchwycił elegancką pozę, wytworność gestu, subtelność Leonii. Portret powstał zimą 1871 roku. Na serdecznym palcu prawej dłoni Leonii widać prosty, złoty pierścionek ujmujący sporą perłę. Dekolt natomiast zdobi pokaźny, owalny medalion zawieszony na czarnej wstążce. Złota ramka obejmuje miniaturkę z bukietem białych kwiatów na błękitnym tle. Przemiany przemysłowe XIX wieku łączyły postęp technologiczny w wytwarzaniu biżuterii, zainteresowanie historycznymi wzorami i motywami inspirowanymi naturą, kwiatami, owocami. Wzory kwiatowe niosły też symboliczne przesłanie miłości, przyjaźni. Męska moda zaczęła stawiać na skromną biżuterię. Spinki do mankietów, szpilki do krawatów i dewizki z zegarkami. To prawie wyłącznie kobiety stosowały kunsztowną, wyszukaną biżuterię. Trzy niebieskie, ułożone w formę kwiatu turkusy, osadzone są na ażurowym listku. Jego kontury wyznacza płynna linia wysadzana diamencikami. Secesyjna broszka jest delikatna, klejnoty są precyzyjnie szlifowane. Wielką przyjemnością byłoby oglądanie jej w dobrym oświetleniu pod różnymi kątami i obserwowanie wielokrotnego odbicia światła. Inna broszka ma kształt prostopadłościanu. Zdobi ją okazały akwamaryn o szlifowanych bokach i narożnikach. Ma charakterystyczny, delikatny kolor morskiej wody. Podobnie jak diament jest oceniany na podstawie szlifu, barwy, masy i czystości. Ponoć akwamaryn sprzyja bezpiecznemu żeglowaniu, pomaga zachować równowagę i spokój. Symbolizuje długą miłość i jedność. Dlatego chętnie był darowany pannom młodym. Czy broszka z naszej muzealnej kolekcji też była takim prezentem? Wartość biżuterii podnosi ramka zdobiona diamencikami. Broszki są ozdobą naszej muzealnej kolekcji. Pochodzą z legendarnej firmy jubilerskiej Fabergé. Peter Karl Fabergé był rosyjskim jubilerem. Jego ojciec założył w 1842 roku w Petersburgu dom Fabergé. Firmowym produktem były misternie zdobione, wysadzane klejnotami jajka przygotowane dla carskiego dworu. Firma oferowała pełną gamę biżuterii, ale też innych przedmiotów zdobniczych. Marka Fabergé była gwarantem jakości wykonania i często bardzo oryginalnych projektów. Henryk Grunwald był wszechstronnym artystą, poetą, malarzem, metaloplastykiem, złotnikiem. Najbardziej znany był z metaloplastyki projektowanej dla gmachów użyteczności publicznej. W opracowaniu biżuterii zaczął sięgać po niedrogie metale, miedź, mosiądz. Jego projekty łączyły nowoczesną geometryzację kształtów z tradycyjną ludową ornamentyką, z motywami z baśni, legend. Srebrny wisior ma kształt drzewa, jego pień jest rytowany ukośną kratownicą. Korona, choć symetryczna, ma dość swobodną, dekoracyjną, rysowaną łukami formę. Po obu stronach pnia przysiadły symetrycznie dwa smukłe ptaki z koronami na łebkach. Wisior ma nieco ponad 7 cm. Tego rodzaju zawieszki, brosze projektowane przez Henryka Grunwalda można było kupować w Cepelin w latach 50. Myśląc o polskiej biżuterii, nie można zapomnieć o bursztynie. Zastygła przed wiekami żywica to niepowtarzalne okazy o różnych odcieniach miodowego koloru. Czasami można w takiej bryłce dostrzec fragment roślin, zastygłego owada. Żeby bursztyn odkrył swoje walory kolorystyczne, musi zostać oszlifowany. Broszka projektu Mamerta Celimińskiego ma około 4 cm. Artysta zachował nieregularność kształtu. Bursztyn jest rytowany bardzo schematycznym wzorem ryb otoczonych sześcioramiennymi gwiazdkami. Mamert Celimiński również sięgał po ludowe wzory. Od lat
60. XX wieku pojęcie biżuterii zaczęło wykraczać poza definicję klejnotu, drobnej ozdoby ciała i stroju. Jubilerzy wykształceni na uczelniach artystycznych często kwestionują to tradycyjne podejście. Wykorzystują nowe technologie i materiały, tworzywa sztuczne, papier, tekstylia. Eksperymentują ze skalą obiektów. A pytanie o srebro, złoto i diamenty może okazać się bezzasadne, ale młodość, miłość ciągle są w cenie. Życzę Państwu jak najwięcej miłości i dziękuję za wysłuchanie podcastu.